Zabijmy te strażnicze stworzenia i wracajmy do więzienia. Cieszę się, że tu jesteś. Sama nie dałabym sobie rady. Ulżyło mi, chyba. Wszystko to gotowało się we mnie od jakiegoś czasu. Nawet nie wiesz, od jak dawna chciałam jej to powiedzieć. Zrozum, kochałam mojego ojca, ale kiedy odkrył to proroctwo, to było całe jego życie. Wszystko inne, nawet matka i ja, stałyśmy się zbędne. Byłam blisko z moją matką, a ona tak długo karmiła mnie swymi opiniami o nim, że w końcu zaczęłam w nie wierzyć. Jak już mówiłam, nigdy nie byliśmy blisko. Żadnej więzi między ojcem a córką. Ale kiedy oddaliśmy się Molagbalowi, ludzie przestają wtedy myśleć o swoich rodzinach. Mój ojciec zwykł mawiać, że moc ma pierwszeństwo. Tak. Szczerze, dopiero teraz zdałam sobie sprawę, że moja matka była równie zła jak on. Miał obsesję na punkcie potęgi. Ona chciała za wszelką cenę ujrzeć jego upadek. To było takie toksyczne. Powinnam była to zauważyć. Tak byłoby o wiele lepiej. Toxic family. W głębi serca wiem o tym. Mimo to wciąż źle się z tym wszystkim czuję. Wybacz, wiem, że próbujesz pomóc. Dzięki. Musimy iść dalej. Okej. Nic więcej nie masz? Nie wierzę, że udało nam się znaleźć moją matkę żywą. To znaczy, wiesz, co mam na myśli. Mam nadzieję, że nie są to same śmieci, których nie chcesz nosić. Nie, na spoko. Dobra, idziemy. Skąd w ogóle mamy? Tędy jest jakieś przejście? Uferek. Elfia strzała, złotko chętnie przyjmiemy. Jakby miało być jakieś słowo. Tego nie ma. Też nie przedostanę. Dobra, tak chyba tędy wejdziemy. Dobra, i coś jest? Nie ma, dobra. Ale nie, tu tędy coś można by było przejść. Nie wiem, co tu było. Zabij. Nie, tak. Wejdzie. Tylko tutaj tędy. Na razie. Zajmijmy też, czy nie ma tych żył. Duszami. Dobra, teraz tak. Krzyki. Uld! Na! Yeah.
Kurde, naprawdę są mocne. Szkielety. Gdzie? Tutaj. Tam jest kusza, okej. Na pewno coś było. Na pewno coś było. Pierwszy się uleczmy. Tyle, większy. To już przestań tak za mnie wysycać to życie. Cholerny kamień. Teraz chyba się mana przyda. Turka. Głowaj magii. Zabijmy te strażnicze stworzenia i wracaj. Tak, 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 kochana. Już będziemy zaraz wracać. Więzienia. Tęsknię za ciepłymi dniami słońca, zieloną trawą, błękitnym niebem, życiem. Masz nauczkę. Okay. Szybciej się stąd wydostaniemy, lepiej. Dobra, spokojnie, kobito. Gadaj, gadaj. Muszę natychmiast wrócić do alesjańskiej kwatery polowej. To sprawa życia i śmierci. To jest za... To jest jakieś więzienie. Dusza jest uwięziona. Krowe trzy. Ach, tu jest. Tu jest jedno, a drugie gdzie? Wysysarka już działa. No weźmy jeszcze drugie, gdzieś tu powinno być. Wieci. Nie ma? Bez jaj, że nie ma. Musi być. No nie ma. Aha. Hmm.
obok. Będzie. A ty tu skąd? No i nie wydawało mi się, że coś słyszę. Paniak. Duży wybór, okej. Gancko. O! O! Coś takiego to jest. Wow. Do tyłu. Trzeba się uleczyć. Tu jest wyjście jakieś? Można wyjść stąd? Rup. Jest labirynt. Ale to otwieraliśmy, dobra. Dobra. Ja mam tych stronków w ogóle. Już chyba w różnych, nie? Będzie. Stronki. Nie? Bedniki. Strąg dłuższy. Ciekawe. Zbliżamy się tutaj do tego pierwszego chyba. Yep. I zobaczmy krzyki, a tak
smoka. Kradzi! Radin! Dobra. Trzeba się wyleczyć, bo jak mi walnie kryta, to będzie pograne. Obfitego uzdrowienia. Kondycyjki. Upiorne szczątki. Coś jeszcze jest? Nie. Czy jednak? Żadnego skarbu nawet? Nic, kompletnie nic. Żel. Nic, ale może czarna dusza w sobie jest. A ty skąd? Postanowione. Resztki. Plazma, spoko. Dusz. Może to, o co mi chodziło. 25. Możliwe. Dobra. Jeden z trzech. Widzenia. To coś tutaj mamy. Proszę was. Plazma. Coś jeszcze było, nie? Tu jest. Oraz tutaj. Tu mamy. Pięgę. Okej. Pupko. Chyba jeszcze coś będzie, nie? Oj nie. Ale wprost nas jest coś jeszcze. Zabij, okej. Okay.
Mamy. A ty tu skąd? Młodzieńczyk, czuję. Masz nauczkę. O nie, tu, tu. Dobra, pomniejszy. Zabijmy te strażnicze stwory. I wracajmy do więzienia. Jep, 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 jep. Tyle, nie? Nic więcej tego nie ma. Cieszę się, że tu jesteś. Sama nie dałabym sobie rady. Ja pewnie też nie. Zabierze. Kto tam jest? Masz nauczkę. Proszę was. Tam jest to, okej. Okay. Trzymaj się tutaj. Nie, więcej. I... Ty tu skąd? A, tylko rozdzielnia, ups. Ups. Uż wienku. Sieknął. Zdrowienia. No i drugi padł. Tyle? Więcej tu nie ma? Jeszcze jest. Z tyłu? Nie? Ktoś po tej stronie? Dajmy jeszcze na wtarz, no, tam było, tutaj nie ma. No najwyraźniej nie. Gdzie mamy w ogóle tych strąków? Mamy 25. Pożywienia chyba, nie? Może znajdziemy tego kupca. Zabijmy te strażnicze stworzenia i wracajmy do więzienia. As you wish. Plasma. A może
hasła? Nie, to nie tak. Czego chcesz? Jup. Jak niby mam spisać moje dzieło, jeśli ciągle ktoś mi przeszkadza? Co mam na myśli w rzeczy samej? Gdybym nie zgubił wszystkich stronic, nie znalazłbym się w tym położeniu i nie byłoby tej rozmowy. O kurde. Dobrze. Chyba mogę poświęcić ci krótką chwilę. Jestem Dżub. Niektórzy nazywają mnie świętym Dżubem. Inni zwą mnie Dżubem Niszczycielem. Może obiło ci się o uszy? Nie mogę powiedzieć, że zaskakuje mnie twoja odpowiedź. Dopóki nie opublikuję drugiego tomu, nikt nie będzie wiedział o moich dokonaniach. Książka? Nie nazwałbym 26-tomowego eposu zwykłą książką. 26-tomowego, lol. Na pewno dane ci było słyszeć o początkach i upadku świętego Dżuba Niszczyciela, bohatera Morrowind i wybawcy Dunmerów. Może lepiej zostaw pisanie znawcy i przestań wysuwać głupie sugestie. Okropnie. Po prostu okropnie. Byłem w trakcie pisania drugiego tomu, a tamci zamknęli mnie w tym więzieniu. To niesprawiedliwe. Co, Dusz? Na Viveka, o czym ty mówisz? Pamiętam tylko tę przeklętą Dremorę i jej sługi, które wpadły do mojego domu i posłały mnie do swojego więzienia. Cóż, tak mi się wydaje. Rzuciła na mnie zaklęcie z jakiegoś dziwnego, czarnego kryształu. Chwilę później trafiłem tutaj. Moja co? Zaczekaj. To znaczy... Nie. Te wszystkie zmarnowane miesiące, a może lata? Nie pamiętam nawet, jak wiele czasu minęło. Moja praca nigdy nie ujrzy światła dziennego. Moje imię zostanie zapomniane. Być może wiesz, jak stąd uciec? Ja może i nie, ale moje zapiski mogą. Aby spisać drugi tom mego dzieła, potrzebuję notatek z pierwszej części. W przeciwnym wypadku będę musiał spisywać wszystko z pamięci. Gdy mnie tu wtrącono, czułem, że spadam i upuściłem wszystkie strony, które trzymałem. W sumie było ich 10. Błagam cię, odszukaj je dla mnie. 10 stron, kurde. Cóż, to dość niedorzeczne pytanie. Wszyscy, którzy tędy przechodzili, twierdzili, że wrota otchłani otwierają się w całym Tamriel. Naprawdę minęło aż tyle czasu. Ojej. Cóż, zaczęło się od tego, że czciciele Merunesa Dargona zamordowali cesarza Uriela Septima VII. Ponieważ nikt z Septimów nie zasiadł na tronie cesarstwa, Dagonowi udało się opuścić otchłań i zaatakować. Słyszałem jedynie, że bez Septima zasiadającego na tronie cesarstwa przestano zapalać smocze ognie w miejscu zwanym Świątynią Jedynego. Oznaczało to, że byliśmy narażeni na atak sił otchłani. Cóż, nie wiem. Wydawało się, że wszystko jest w porządku, dopóki nie zaatakowała mnie ta Dremora.
Dopiero później usłyszałem o tych wrotach od innych. Zakładam, że do tej pory wrota zostały zamknięte. A tak, święty dziób, dziób niszczyciel, dziób wspaniały. Trochę uzbierało mi się tych przydomków dzięki zwalczeniu skrzydlatej zarazy. Tak, chodzi mi oczywiście o skrzekacze, przeklęte stworzenia. Kiedyś przecinały nieba nad Morrowind jak szkodniki. Przeklęte latające stworzenia z nawykiem atakowania niczego nie spodziewających się ludzi. Gdy uwolniono mnie z więzienia, postanowiłem odmienić swoje życie. Odwdzięczyć się jakoś mieszkańcom Morrowind. Szybko stało się jasne, że najbardziej mogłem pomóc, oczyszczając okolice ze skrzekaczy. Nie inaczej. Wybiłem wszystkie co do jednego. Zajęło mi to całe lata. Mieszkańcy Morrowind byli tak wdzięczni za oczyszczenie ich dróg z niebezpieczeństw, że zaczęli mnie nazywać Świętym Dżubem, a później posypały się kolejne przydomki. Ładnie. To był ponury okres w moim życiu. Robiłem wiele rzeczy, których potem żałowałem. Być może dlatego, gdy już mnie uwolniono, pracowałem tak ciężko w celu swojej rehabilitacji. Zabijałem dla pieniędzy. I zastanów się, nim pomyślisz sobie, że należałem do jakiejś tajemnej gildii. Byłem uzależniony. Potrzebowałem pieniędzy na skumę. Nie była tania, a na morderstwa zawsze był popyt. Porwałem się z motyką na słońce. Zapłacono mi, żebym zabił jakiegoś wysoko postawionego urzędnika z wielkiego rodu Redoran. Nie wiedziałem jedynie, że ktoś zlecił to zadanie również jednemu z członków Morak-Tong. Dokładnie. Dopadł moją ofiarę pierwszy i polecił strażnikowi, żeby zatarł jego ślady. A gdy dotarłem na miejsce, wszyscy już na mnie czekali. Wpadłem w pułapkę i nawet nie zdawałem sobie z tego sprawy, dopóki mnie nie schwytano. No to nieźle. Sądzono mnie za morderstwo. Wysłano na okręt więzienny i osadzono w więzieniu Vivek. Bez wątpienia dało mi to sporo czasu na przemyślenia. Dopiero co przeprowadziłem się z domu moich przodków w Morrowind na kontynent Cyrodiil. Osiadłem w mieście Kwacz, by spisać pamiętniki, a także znaleźć odrobinę ciszy i spokoju. Rzeczy samej. W jednej chwili spokojnie pisałem, a moment później drzwi otworzyły się z hukiem. Ale to była cała armia Dremor. Miasto zostało zaatakowane. Postanowiłem przysłużyć się sprawie i stawić czoła Dremorze, sądząc, że odniosę kolejne zwycięstwo. To chyba oczywiste. Skoro stoję przed tobą jedynie jako cień swojego wcześniejszego ja. Nigdy nie dowiedziałem się, jaki los spotkał Kwacz. Ciekawe, czy wygrali bez mojej pomocy. No, ciekawa historia. Raz jeszcze dziękuję ci za poszukiwanie.